Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na kolejnym czytaniu, w kolejnym tygodniu. Cudownie, że jesteście, że wracacie, że jest nas tutaj już tak dużo. Bardzo mnie to cieszy, motywuje, inspiruje do dalszej pracy. Cudownie, dziękuję, dziękuję, dziękuję z serduszka. Wszelkiego spełnienia dla Was wszystkich, kochani, dla nas wszystkich. Niech ten czas jest piękny, radosny i taki naprawdę, kiedy serce może odpocząć, umysł może odpocząć. Sprawmy sobie, żeby ten czas właśnie taki był. Pamiętajmy, że czytania są ogólne, prawda? Więc bierzmy, co rezonuje, co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć. I także pamiętajmy wszyscy, że tu nagrywam w systemie otwartym, a to znaczy, że można dowolnie poszukiwać informacji z różnych aspektów, nie tylko ze Słońca, Księżyca czy Ascendentu, ale także z Merkurego, Saturna, innych połączeń, jakie czujesz z kosmogramu swojego. Także możecie dowolnie buszować po kanale, jest mnóstwo materiałów już horoskopów bezterminowych, gdzie wierzę, że jeżeli tytuł Ciebie przyciąga albo okładka Cię przyciąga, na pewno tam jest jakaś wiadomość dla Ciebie. Są także materiały Wybierz kartę, rozwój duchowy na temat karmy, medium, przeróżności, anielskie przekazy także, co byście nie chcieli, kochani. Tarot i Oracle też zaprasza jako nowy mój kanał, gdzie wszystko na temat kart, na temat nauki tarota, na temat wahadełka, na temat kart, które proponuję, czy książek, które proponuję o runach, wahadełku, o tarocie, przeróżności tam. Kto ma ochotę, zapraszam. A dzisiaj zapraszam Was już, kochani, do następnego horoskopu. Zobaczmy, co w tym czasie dla nas. Witajcie, kochani, witam wszystkie osoby spod znaku raka w tym tygodniu. Zobaczmy, co tu dla raczków. O! Czas uzupełnić zasoby. Podobna ta sama karta była dla bliźniąt. Ciekawe. Okej, dobra, zobaczmy resztę tutaj informacji. Wyższa jaźń, bardzo proszę, dla raków na ten czas. Nowy początek. Jakaś, wow, bardzo pięknie. Mamy jeszcze asa pentakli. Karta głupca, as pentakli. Nowe możliwości, kochani. Świeżość postrzegania jest tu potrzebna. Takie świeże spojrzenie, pomyślenie o nowym początku. I jakaś możliwość tu przychodzi do raczków, ale jest pięć mieczy. Może być lęk przed wyruszeniem w tą podróż. Trzeba będzie dobrze tu przemyśleć, zastanowić się. Uwaga na bujanie w obłokach w sprawach pracy albo w pracy. Czyli jak jesteś w pracy, myśl o pracy, nie myśl o tych sprawach tu prywatnych czy o tych nowych początkach, bo możesz tutaj sobie napytać jakieś biedy. W pracy oczywiście, prawda? W sprawach zawodowych, urzędowych tu się trzeba będzie skupić, bo tutaj widać, że jest jakieś rozfantazjowanie. Jakiś taki brak koncentracji, myślenie o przyjemnościach, fajnych rzeczach, no super fajnie pobujać, ale w sprawach zawodowych, szczególnie w tym czasie, to ja czuję, że dobrze by się było skupić, skoncentrować. Dopytajmy drugą kartę. Karta głupca i karta asa pentakli. Jakieś nowe możliwości, nowe sposoby przychodzą. Coś tutaj się szykuje dla raczków. Gdzieś tu raczki może zasiały już pierwsze ziarenka tego właśnie, żeby wyruszyć w nowym kierunku. Dla kogoś tu będzie po prostu myślenie o jakimś wyjeździe, o wakacjach, jak najbardziej, ale ktoś tutaj chce zacząć może swoje życie na nowo i szuka tutaj okazji do spełnienia się w tym obszarze, zadziałania. Jest tutaj optymizmu dużo, radości, więc może coś przyjdzie, co ci spełni tyle, co ci sprawi tyle radości, albo spełni ci jakieś twoje pragnienie. Fantastycznie. Zobaczmy piątkę mieczy. Wow, no i mamy drugą, czyli tu temat ważny, ale wiecie, co dużo jest teraz takiej kłótliwości jakiejś w tym czasie, w tym horoskopie, takiego przepychania się między sobą z kimś, albo też ewentualnie może chodzić o lęk właśnie przed wyruszeniem w nową podróż i spełnianie swoich marzeń, swoich pragnień, jak najbardziej tutaj też. Zobaczcie, dziewięć kielichów i as buław. Gdzie wycelujesz tą swoją strzałę pragnienia, prawda, swojego? Gdzie chcesz iść? Co chcesz zdobywać? Co jest dla ciebie szczęściem, radością? W którą stronę chcesz pójść? No zobaczcie, i dwie buławy. Co wybierasz? Zostajesz tu, czy idziesz dalej, prawda?
No i tutaj to, co mówiłam, trzeba się skupić, trzeba się skoncentrować, trzeba się uziemić tu trochę, trzeba stanąć mocno na ziemi, żeby w pracy podomykać wszystkie sprawy, czy ogólnie w sprawach urzędowych podomykać wszystkie sprawy, które są ważne, istotne w tym czasie. Tutaj jest jakiś lęk, strach, ewidentnie jest pokazane przyblokowanie. O, zobaczcie, coś tu się dzieje, zadziało, jakaś krzywda z zewnątrz przyszła i teraz tutaj raczek cierpi na ten temat. Może tu jest ten konflikt właśnie, czyli ewidentnie z kimś tutaj jest konflikt i to się przeradza później w takie myślenie o tym, ciągłe trzymanie się tego, prawda? Mogą to być sprawy zawodowe, czyli może w pracy dla kogoś, może prywatnie dla kogoś, bo to mamy na środku. Jest to temat ważny, czyli tutaj będzie jakiś stres, będzie jakiś lęk, będzie trzeba czymś się zająć, będzie trzeba coś przedyskutować. No i będzie tutaj jakaś trudna rozmowa ewidentnie. Może to jest konflikt twój wewnętrzny pomiędzy tym, co trzeba, co się powinno, a co by się chciało, też tak może być. W tym obszarze, jak są jakieś nowe raczki na kanale, witamy serdecznie. Tu mamy zawsze trzy karty. Może to dla ciebie jest przeszłość, może to się dzieje teraz, może to dopiero przyjdzie. I tu jest, kochani, piękna wizja miłości, wzajemności, przyjaźni, partnerstwa, rozwój duchowy, poszerzanie świadomości, wchodzenie na wyższe poziomy tej świadomości, pomaganie sobie, wzajemność, cudne, po prostu relacja cudna, wspaniała. Może ktoś tutaj taką wizję roztacza, może masz taką relację, może masz możliwość wejść w taką relację, natomiast tu na końcu widać, że albo wychodzisz z jakiejś trudnej relacji, która jeszcze ci robi pod górkę i tu jakieś jeszcze są rzeczy do załatwienia, są jakieś przykrości, jakieś smutki, albo no właśnie, ta relacja, która ma być takim ideałem, okazuje się krzywdząca w końcu, czyli wychodzą jakaś prawda, może wychodzi na jaw, która nie podoba ci się za bardzo, prawda? Tutaj jest właśnie to myślenie, że to może być ta jedyna osoba i tu widać, że ktoś pokłada ogromne nadzieje w nowym swoim początku i ma nadzieję, że to uzupełni zasoby, może miłości, prawda, czyli te potrzeby kochania. O, tu mamy jakąś bratnią duszyczkę i teraz pytanie, czy jesteście bratnimi duszami i to czujecie, czy macie nadzieję na to, że jesteście bratnimi duszami, prawda, są dwie różne rzeczy oczywiście. Natomiast czuję tutaj jakieś fantastyczne relacje, które mają szansę rozwinąć się cudnie, ale tutaj ktoś musi podjąć decyzję, zostaję czy ruszam dalej. I tutaj czuję jakiś introwertyzm po jednej stronie, więc może jedna osoba z tych dwóch jest taka bardziej introwertyczna, zamknięta w sobie, może nie lubi o sobie za dużo mówić, jest wyciszona i może nie może podjąć decyzji, może to ty nie potrafisz podjąć decyzji. Gdzieś tu są jakieś związki stałe i właśnie tutaj jest dodatkowo jakaś relacja, która przybywa, nowa i teraz raczek musi podjąć decyzję, zostaje tutaj w związku jakby tym małżeńskim, chociaż tu jest już samotnie, smutno i w ogóle tu już nic nie ma z tego, co było. Zostaje tylko taka odpowiedzialność, obowiązek, coś takiego, prawda? Czy idę w to nowe, co nie jest do końca pewnym, czym to jest, prawda? Może się tu boisz, że tutaj będzie krzywda, może się boisz tej nowej relacji, bo nie wierzysz, nie ufasz, bo wcześniejsze były krzywdzące, prawda? Ale ewidentnie tutaj czuć potężne połączenie między wami. Jeżeli ktoś sobie życzy indywidualny odczyt, zapraszam serdecznie, natomiast tutaj z tych kart czuję, że dużo lęku, dużo wątpliwości, dużo w przeszłości złego się stało i tutaj jest ten lęk przed tym, że może być tak samo, może być tak samo badziewnie jak było, prawda? Jeżeli masz jakieś pragnienie, marzenie, to wyrusz w tą stronę, nie daj się lękowi, strachowi albo osobom, które próbują cię zatrzymać, zastopować. Jeżeli czujesz, że to jest dobre właściwie, jeżeli czujesz w sobie, że twoje serce, twój instynkt wewnętrzny, twoja intuicja podpowiadają ci, że to jest dobry kierunek i że to jest marzenie dla ciebie do spełnienia, to idź tam, nie słuchaj tych, którzy tutaj ci kraczą wokół głowy. W relacjach, związkach, w miłości tutaj ewidentnie trzeba coś mocno przemyśleć, dobrze stanąć na ziemi
i dokonać wyboru. Coś tutaj będzie trzeba zostawić ze sobą, żeby móc wyruszyć w dalszą drogę, ale ja czuję, że tutaj raczki mają tą gotowość. Te raczki, które mają gotowość na wyruszenie, mają gotowość też, żeby zostawić to, co trzeba zostawić. Tu w sprawach zawodowych, urzędowych może się pojawić jakaś fajna oferta, możliwość, zaproszenie, może oferta pracy, może możliwość zmiany pracy albo pracy inaczej w tym samym miejscu. Coś tutaj czuję, że może się zmieniać, ewoluować, ale musisz do tego podejść mądrze, dojrzale. I czy chcesz to sobie wziąć, prawda? Czy jesteś tu osobą gotową na to, żeby wycelować ten nowy początek? No właśnie, też może być zawodowo. Uważajcie na zasoby finansowe, żeby tu nie zaszaleć za bardzo, bo później może być smutek i zgrzytanie zębów, że czegoś może braknąć. Mogą przyjść większe płatności, na przykład tak czuję, niż się spodziewacie, więc tutaj przygotujcie się jakby na to, raczki kochane. Co tu jeszcze? Coś tu dojrzewa ewidentnie, więc może ktoś tu dojrzewa do tego, żeby powiedzieć uczucia jakieś, przekazać drugiej osobie. Może ktoś tutaj w relacji, może tu gdzieś dojrzewają uczucia, emocje, będziecie wchodzić na wyższe poziomy, podejmować decyzje. Może ktoś tutaj chce zamieszkać razem. Może ktoś tutaj z was decyduje się na ciążę, na dziecko, na wspólne zamieszkanie i wzięcie odpowiedzialności i stworzenie rodziny, prawda? Zbudowanie czegoś razem. Ale czuję, że to jest kosztem czegoś, więc albo masz tu rodzinę wcześniej, albo musisz na przykład może się przeprowadzić gdzieś indziej i dla ciebie jest to ogromny krok, prawda? I zastanawiasz się, czy to ci się opłaci, czy to jest dla ciebie dobrym. Czy to jest właściwy kierunek? Bardzo dużo tu czuję myślenia, zastanawiania się, takiego wyważania, prawda? No zdecydowanie jest to coś, co trzeba naprawdę dobrze przemyśleć. Nie pospieszaj się w tym temacie, obserwuj, przyglądaj się i zastanawiaj się, co chcesz z tym dalej zrobić i jak chcesz, żeby to twoje życie dalej tutaj wyglądało. Tak, prawda ukryta. To nie był czas dla nas, ktoś tutaj mówi. Ten czas był jakby niewłaściwy. Ktoś tu mówi, doskonale wiedziałem albo wiedziałam, co robię. I ostatnie, ktoś tu mówi, wszędzie cię szukam. I tutaj chodzi o tą bratnią duszyczkę ewidentnie, czyli ktoś tu kogoś szuka. Pamiętaj, że jeżeli ty kogoś, czegoś szukasz, to wszechświat pomaga tobie tak, że ten ktoś to coś też ciebie szuka. Więc tutaj czuję, że coś takiego w energiach się dzieje. Ok, zobaczmy runę tygodnia. Wow, runa Kenas. No jest to runa zdecydowanie. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to namiętne jakieś miłości, jakieś zjednoczenie, jakiś romans, jakieś szaleństwo tutaj. Coś tu się dzieje. Runa Kenas to jest takie połączenie właśnie dwóch kochanków dla mnie w moim postrzeganiu, którzy mają szaleńczą chemię między sobą, ale jednocześnie wyzwala to. Z jednej strony wyzwala to ogień wewnętrzny, który aż spala, prawda? A z drugiej strony są gdzieś konsekwencje takie, że coś przy tym musi być ukłute, prawda? Musi być zepsute, musi być przebite, musi być przekłute. Dosłownie tak czuję, że tutaj coś się rozwija z rozmachem, ale jednocześnie coś gdzieś upada z ogromną siłą. Tak jest. Jakaś zmiana, transformacja potężna tutaj się zadziewa, coś się oczyszcza, coś będziecie chcieć zostawić ze sobą, żeby coś nowego zacząć. No i tu odwaga jest potrzebna ewidentnie. Ta runa Kenas daje tą odwagę, ona daje nam umiejętność właśnie zadziałania w taki sposób, w jaki powinniśmy, otwarcie się na tą nową aktywność, prawda? Otwarcie się na tą zmianę, na tą transformację, to też jest siła woli, prawda? No i wytrwałość później w działaniu. To jest taki twórczy ogień, który daje ci możliwość poruszenia czegoś, pójścia w nowym kierunku. Tak, no oczywiście szósteczka to tak jak karta kochankowie 6, prawda? Więc też tu czuję, no bardzo tu czuję właśnie połączenie osób, takich romansów, flirty, dosłownie taka aż rozkosz miłosna tutaj gdzieś z tej karty bije, także
Tak, zdecydowanie. Uważaj, żeby też się nie dać pociągnąć typowo popędowi seksualnemu, jeżeli masz faktycznie fajny związek teraz. Więc tu też uważaj, żeby nie dać się wciągnąć w jakieś dziwne romanse, które później mogą się źle skończyć. Też tutaj dla kogoś czuję. Tak, co tu jeszcze czuję z tej karty, kochani? Potrzeba jakby otwarcia się na wiedzę, na informacje, na jakąś kreatywne, twórcze działanie, coś takiego czuję. Może ktoś z Was jest jakimś artystą i po prostu tu jakaś wena twórcza przybędzie i inspiracja i będzie Ci się dobrze pracować, działać w tym obszarze. Ale też tutaj czuję właśnie zdolności, talenty. Rozwój duchowy, samoświadomość, może tutaj gdzieś coś odnajdziesz w sobie nowego i postanowisz to rozwijać jakby w sobie. To też fajne. Zdecydowanie trzeba się tu skoncentrować i to już mówię po raz któryś. Czuję, że tu coś będzie wymagało koncentracji, poukładania, uporządkowania, żeby się nie dać wciągnąć w jakiś właśnie szaleńczy pęd. Może w jakieś kłótnie, może w jakieś właśnie romanse. Skup się na tym, co musisz zrobić, żeby się tu nie pogubić, raczku. Tak, dobra. Mini wybierz kartę na trzy możliwości. Jeden, dwa i trzy. Możesz zapytać o sytuację, osobę, o wydarzenie. Idźmy po kolei. Jeden, dwa, trzy. Jedyneczka. Tu mamy nie. Numer dwa. Idealny moment. Trzy. Tu mamy zdecydowane nie. Uważajcie w tych sprawach finansowych, zawodowych, bo tutaj coś poczułam, żeby się nie dać jakiejś naiwności, po prostu, żeby nie być naiwnym tutaj w tym obszarze, w jakichś kwestiach inwestycji, może dobrze się zastanów. Trzy razy się zastanów, zanim coś tutaj zrobisz. Tyle, kochani, utulam Was mocno, życzę nam wszystkim udanego tygodnia i do usłyszenia. Pa, pa.